witam w kolejnym vlogu, który nie pamiętam dokładnie. Miałem nagrywać vloga, ale trochę innego. No ale wyszła trochę inna sytuacja, raczej nieprzyjemna, gdyż ostatnio wywoziliśmy nam takie liście, gałęzie i inne duperele. No i strasznie zaczął telepać, znaczy to już wcześniej było, ale ja tam jako na siedzeniu zbytnio nie czułem, ale dziadek na budniku mówi, że strasznie telepie. Sprawdziliśmy, czy to luz opon, znaczy koła, czy czasem nie mają jakichś luzów. Tak to pobujaliśmy, nic nie było. No ale wpadliśmy na pomysł, że po prostu to ponieść na lewarku. Myśleliśmy, że to prawe telepie bardzo, bo to właśnie tu jest to siedzenie. Ale co się okazało, lewe, gdy podnieśliśmy. Zaraz wszystko zobaczycie, jak to było. Oto generalnie był luz na wale koła. O, tutaj słabe światło, ale będzie lepsze, bo generalnie wcześniej ciągnik był przeprowadzony do stodoły. Nie mam nagrane, jak ściągałem wieszak, jak tubelka była opuszczona i tak dalej. A jak to w ogóle było odkręcone. Tak samo chyba wam zaraz zrobię ujęcie, bo całkowicie się to drugie łożysko rozleciało. Musiałem przejechać do sklepu i kupić właśnie uszczelkę pod ten dekiel. Tam jest taka blaszka do zaginania, żeby się nakrętka nie odkręcała. I właśnie nowe łożysko. Przy okazji od razu kupiłem wężyk do chłodnicy. Wszystko podobne do siebie, co? Jakby to wstało, to bym wiedział, że to jest to. Thank you.
odwrotnie. Albo ruszaj trochę. From a London.